za każdym razem jestem pod wrażeniem stabilności na zakrętach. To znaczy każda łódź w tym segmencie ma jakąś stabilizację, ale Mannerfeld, budując ten kadłub, pocięło go nie bez powodu i pocięło go dlatego, żeby łódka po pierwsze szybciej wchodziła w ślizg, ale też pokonywała zakręty nie z przeciętną, tylko z bardzo dużymi prędkościami dochodzącymi do 40 węzłów. I to z założenia miało dawać duże poczucie komfortu na Pirelli i brak stresu, że za chwilę wylądujesz na zewnątrz. No jeszcze dodatkowo dużo miejsca przy burtach, jest miejsce do trzymania się. Mówisz o przejściach. Dokładnie. I zejście w dół. Wtedy to powoduje, że jest mniejsze ryzyko wypadnięcia z łodzi przy dużych prędkościach. I czuć na pewno tą stabilność. Nawet jeśli fale są bardzo duże, to ja osobiście jak pływałem podczas wakacji, to nie czułem kompletnie żadnego zagrożenia, jeśli o to chodzi, że wypadnę albo coś się stanie. To jest to, na co ja najbardziej zwróciłem na Pirelli uwagę, zapraszając też osoby poniekąd z chorobą lokomocyjną, które miały doświadczenia niewielkie jako goście na większych znacznie łodziach, na jachtach motorowych i zawsze był ten pierwszy efekt, wchodzimy na pokład, się huśtamy, a tutaj po prostu jest konstans, tutaj stoimy i jest to duże poczucie bezpieczeństwa, więc bawić się na pewno można i jakąś rekreację uskuteczniać. Są do dyspozycji silniki, które są zaburtowe i są silniki, które są zabudowane. Z Twojego punktu widzenia jako użytkownika, platforma i silniki w środku to jest OK, czy zestaw na zewnątrz? I jeżeli wybierzesz albo wybrałeś już, to dlaczego? Wydaje mi się, że to głównie zależy, do czego jest nam potrzebna taka łódka, ponieważ niektórzy są fanami prędkości. No i w tym przypadku silniki zaburtowe mają większą moc, w sensie jest większy wybór tej mocy. Ale jeśli ktoś wybiera sobie taką łódkę bardziej pod komfort, to wtedy i wybiera sobie właśnie te silniki schowane, to wtedy jest więcej miejsca, na pewno to czuć tą różnicę, jest o wiele więcej miejsc, więcej komfortu przede wszystkim. A jak wy się dogadujecie rodzinnie? Bo wiem, że w rodzinie są, wiesz, zwolennicy rekreacji, ale jest też ta druga część, która lubi tylko power na wodzie i to wszystko. No dobra. Co wybierze rodzina? Wydaje mi się, że rodzina wybierze silniki schowane. One również mają dużo... 350, 2 razy 350 koni, no to te benzynowe silniki Mercurego zdecydowanie sobie radzą. I no właśnie, i jeszcze... Nie przeszkadza to, no że właśnie, są zabudowane. Nie przeszkadza. Na takiej platformie można sobie ułożyć jakieś, nie wiem, zabawki, załóżmy jakiegoś Seaboba albo jakąś deskę. Tak. I to na pewno dużo daje komfortu, tak. Więc wydaje mi się, że nawet jeśli silniki są gdzieś tam schowane, to mamy to połączenie komfortu oraz tej szybkości. Okay. Korzystaliście z platformy rzeczywiście? No, korzystaliśmy, jest dużo zabawy, z kolegą byłem na wakacjach, mieliśmy przy tym dużo frajdy, skakaliśmy sobie z tej platformy. Kokpit jest naprawdę przestronny, to jest 35-35, czyli mamy 11 metrów, dayboat, otwarta łódź. Ale przemieszczając się tutaj jest naprawdę bardzo dużo swobody, nawet jeżeli mamy tu zaaplikowane, ono zawsze tu jest, tak? To zaplecze nazwijmy je kuchennym, bo mamy chłodziarkę, kostkarkę, dostęp do wody, możemy mieć grill, więc mamy naprawdę wszystko na otwartej łódce. Ona musi być zawsze otwarta? Nie do końca, bo można skorzystać z pakietu B-Mini i wtedy jest on rozkładany oczywiście, jest to taki dach tutaj podchodzi aż nawet na kanapy. Baldachin. Jest on bardzo wygodny, szczególnie kiedy ja byłem na wakacjach, to oczywiście to słońce przeszkadza i niektórzy są zwolennikami opalania się, niektórzy wolą siedzieć w cieniu, no tak, więc Pirelli to tak samo kompromis. Bardzo często się widzi w zatokach, szczególnie gdzie są, masz szybki dostęp do brzegu, ale z drugiej strony możesz gdzieś tam stanąć na kotwicy i rekreacyjnie ten czas spędzać. Więc tutaj, tak jak mówiłem, ten kompromis, że jedni właśnie są zwolennikami tego, drudzy tego. I przez to, że to B-Mini jest składane, to kiedy już mamy dość tego słońca, możemy sobie je rozłożyć i dekorować się tym cieniem. Skomplikowana operacja? Dużo czasu zajmuje rozłożenie B-Mini? Nie. Max pół minuty, moim zdaniem. A, to szybko. No tak, bo są... Otwory są dwie belki i materiał w zasadzie, więc to jest krótka operacja. Dokładnie. Oczywiście. Mi się przede wszystkim w tej łódce najbardziej podoba przestronność, ponieważ
byłem z trzema osobami na tym pokładzie. Może się wydawać, że jest to jak na taką łódkę takiego rozmiaru dosyć dużo, ale to kompletnie przeszkadzało mi w swobodnym poruszaniu się po pokładzie, przez to, że jest tutaj zejście. Ta burta jest o wiele wyższa. Tak, to jest, zasługuje na uznanie, że burty są tak wysokie. Nie ma szansy na otwartej łodzi. To dokładnie, jest szalenie ważne. Wracając do tamtego tematu, tych skakania po fali, tej stabilności właśnie, przez to, że ta burta jest tak wysoka, jednak czuć to bezpieczeństwo, że nic się nie może stać, no i dużo miejsca zapewnia to. Z mojego punktu widzenia, ale też użytkownicy bardzo chwalą, ja nie wiem, czy ty zwróciłeś na to uwagę, natomiast taka prosta rzecz, która nie jest oczywista. Kamera, która jest montowana nad kotwicą, zazwyczaj nawet na dużym jachcie motorowym, pomimo tego, że mamy licznik, to bardzo często ktoś z załogi na przykład staje na dziobie i obserwuje, co się dzieje, a tutaj jest bardzo nowocześnie i to jest duży atut. Ja mogę teraz w taki trochę słowotok wpaść, ale ja się rozpływam nad techniką, która jest na tak prostej, otwartej łodzi i z poziomu tej kamery właściwie widzimy wszystko, co się dzieje z tą kotwicą, ale z poziomu tego ekranu, jednego czy drugiego, bo możliwość indywidualizacji też jest bardzo duża i to zasługuje na uwagę i na uznanie. Sterujemy właściwie wszystkim, to znaczy wszystko, co jest na tej łodzi, mamy pod ręką. Możemy włączyć chłodziarki, wyłączyć je, możemy włączyć oświetlenie, otworzyć właz do maszynowni. Tutaj też na takiej średniego rozmiaru łodzi, właściwie niewielkiej łodzi można powiedzieć, mamy system, który utrzymuje nam łódź w jednej pozycji na bazie kontaktu z GPS-em, więc to jest bardzo przydaje. To jest, uważam, bardzo fajna funkcjonalność i bardzo taki ciekawy detal i bardzo prosty, na który się na co dzień, powiedzmy, nie zwraca uwagi, natomiast ile osób nie staje za tym sterem, to każdy musi swoją pozycję gdzieś tam znaleźć i tutaj trochę analogia do samochodu. Kierownica jest regulowana w kilku poziomach. Ja uważam, że to też jest prosty, ale bardzo ciekawy zabieg. No i nie ma żadnego przede wszystkim problemu z widocznością. To jest też bardzo ważne w tym przypadku. Plus drobny detal. Bardzo często w tego typu łodziach pomiędzy szybą a dachem pojawia się tutaj wolna luka. Zwróciliśmy również na to uwagę podczas pływania, gdyż jest to dosyć ważny element, ponieważ przy mniejszych prędkościach jest komfort zachowany, natomiast już przy większych jest odczuwalny ten wiatr. Powietrza. W tym przypadku nie ma tej luki, więc aerodynamika jest bardzo pomocna. DNA motoryzacyjne, trochę nawiązujące do samochodów, jest tutaj rzeczywiście zachowane. Dla mnie, jako fanatyka komfortu, najważniejsza jest przestrzeń i dużo miejsc siedzących oraz leżących, tak jak tutaj. Mamy przestronną kanapę, można powiedzieć, że taki leżak. No tak, to trochę zabawnie zabrzmi, bo tutaj położyć się można niemal wszędzie. No. Mamy miejsce tutaj, mamy dużo miejsca na rufie. No, może tam, gdzie jemy, niekoniecznie, ale właściwie każdą przestrzeń można do takiego relaksu tutaj wykorzystać. Jest tego dużo. Podczas wakacji bardzo dużo korzystaliśmy generalnie z dziobu, pomimo że nas była czwórka. To dwie osoby z tyłu leżały na materacu i dwie osoby leżały z przodu na materacu, nie cisnęliśmy się. To jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, dlatego że bardzo często w zamkniętych jachtach motorowych, które są postrzegane jako taka, powiedzmy, poważniejsza łódka, czy poważniejszy jacht, przez to, że jest ta przestrzeń zamknięta, to tak naprawdę ta funkcjonalność jest mniejsza niż na takiej łodzi, jaką mamy tutaj. To jest naprawdę zaskakujące, kiedy wejdziemy na takie Pirelli 35 i zaczniemy się rozglądać, doświadczać tego, na jak bardzo dużo różnych sposobów możemy korzystać z tej łodzi. To jest, uważam, bardzo duży atut. Zwróciłem uwagę jeszcze na jedną rzecz. Jesteśmy wszędzie otoczeni dźwiękiem. Korzystaliście z nagłośnienia, czy nie bawicie się w nagłośnienie? Korzystaliśmy z nagłośnienia. Tak jak mówiłem, jestem wielkim fanem komfortu i zabawy. Więc korzystaliśmy z nagłośnienia. Tak jak mówisz, jesteśmy otoczeni tymi głośnikami wszędzie, więc nieważne, czy jesteśmy z tyłu, czy z przodu, wszędzie słyszymy tą muzykę. Dla mnie ta łódka jest tak upływającą imprezą. Jest ona otwarta, pomimo tego, że rzeczywiście ma kabinę na dole i łazienkę, ale tak, wydaje to mi się... też atut duży. Dokładnie, że pomimo tego, że jest taką bardziej otwartą łódką i przeznaczoną bardziej na takie... rejsy krótszego dystansu,
to wydaje mi się, że tym atutem jest właśnie to, że jest ta kabina, jest łazienka, więc gdzieś tam jest ten kompromis. Nie powiedzieliśmy o tej kabinie, bo rozpływamy się nad powierzchnią użytkową, nad tym, jak wiele sposobów można korzystać z tej łodzi, ale trzeba pamiętać, że na 35 można się też komfortowo wyspać, bo jest łóżko dla ilu? Dla dwóch osób. Dla dwóch osób, no właśnie. Jest toaleta, jest prysznic. Prysznic też na rów jest, więc mamy taką pełną funkcjonalność. Wychodzimy z wody i nie musimy się przetoczyć przez sypialnię, żeby spłukać siebie sól, więc to jest też bardzo istotne. No tak jak mówiłem, jest ten zachowany kompromis pomiędzy łódką otwartą a domem na wodzie, gdzie mamy trochę tego, bo mamy właśnie, tak jak pan mówi, tą przestrzeń mieszkalną trochę, czyli ta kabina oraz, oraz dużo przestrzeni otwartej. Wiele osób postrzega riby tego typu jako zabawę na dużych jeziorach. Mam na myśli jeziora w całej Europie. Wypływaliście po morzu. Wyjście poza strefę jakiegokolwiek dużego jeziora, to znaczy wejście na fale, na morskie fale, takim ribem to jest... Wydaje mi się, trochę że... zbyt odważny zabieg, czy to jest po prostu normalne użytkowanie? Wydaje mi się, że z mojego doświadczenia to nie ma tak naprawdę różnicy, w sensie nie ma żadnego zagrożenia. Nie pływałem na żadnych jeziorach, natomiast na morzu owszem. I pomimo tego, że natknęliśmy się na naprawdę bardzo duże fale wypływając z portu, bo były naprawdę wielkie wiatry, to ta łódka sobie dawała radę. Pomimo tego, że jest łódką przeznaczoną do szybkiego pływania, i nie przecina tych fal, ale skacze po nich, to pomimo tego nadal było czuć, że ta łódka sobie dawała radę. Było czuć tą stabilność, taką bezpieczność. Najbardziej popisuje się na zakrętach, z tego co pamiętam, ale z tego co też użytkownicy mówią, że mamy jednak tamtego bicia po falach jakby nie ma, tylko ta łódka sunie sobie bokiem po wodzie i to jest jej największy atut. Ludzie z biura projektowego Mannerfeld, którzy wiesz, odpowiadają za wszystkie sportowe walory tej łodzi, za ten specyficznie pocięty kadłub, który jest tutaj połową sukcesu, jeżeli chodzi o stabilizację. Ludzie z Technorib, którzy odpowiadają za cały projekt Pirelli, stworzyli taki slogan "The power is nothing without control". Power, moc jest niczym bez kontroli. Zgadzasz się z tym, czy...? Bez dwóch zdań. Rozmawialiśmy z Patrykiem o Pirelli 35, czyli o 11-metrowej jednostce wśród ribów Pirelli, ale warto wspomnieć o tym, że gama jest znacznie szersza. Mamy wariant bazowy 30, który ma niespełna 10 metrów długości, ale mamy też 42 z możliwością zamontowania aż 3 silników na rufie. Warto zwrócić na to uwagę. I mamy także 50. Oczywiście w miarę wzrostu rozmiaru mamy do dyspozycji więcej miejsca we wnętrzu, mamy większą kabinę, większe łóżko lub w przypadku 50 kabinę, która daje nawet podwójne miejsce sypialne, właściwie poczwórne, bo jest to miejsce dla 4 osób. I w większych gabarytach od 35 zyskujemy na dziobie dodatkowe sofy i są one też sofami większymi. Natomiast technika, rozwiązania, komfort, bezpieczeństwo i zacięcie sportowe z charakterystycznie ciętym kadłubem pozostają. Jeżeli chcielibyście Państwo poznać szczegóły dotyczące któregokolwiek z modeli, wszystkich modeli lub szczegółową ofertę, zapraszam do kontaktu przez naszą stronę www.wujacht.com, zakładka kontakt lub bezpośrednio przez zapytanie ofertowe pod jednym z modeli, które możecie zobaczyć na naszej stronie. Zapraszamy.